Avengers assemble. Oh, sorry, I'm late. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Marvel's Avengers. Szukajcie w pobliżu skrzyni z wyposażeniem. Widzicie coś? Elektryczny kundel 2. Tutaj czysto! Okej, okay, a jak tu mogę wejść? Zostaw oczywiście łapeczkę, subika, jak jesteś nowy, z dzwoneczkiem. Pozwól temu kanałowi się rozwijać dzięki temu. Wbijaj też na Discorda, Facebooka, Instagrama, na streamy, które są na Twitchu oczywiście. Zapraszam bardzo serdecznie. Okej. Okay. No i kontynuujemy w sumie misję, którą zaczęliśmy w poprzednim odcinku, a właściwie nie tyle, co zaczęliśmy. Tą misję. Oddziały Alfa, Bravo i Charlie. Na razie zerwijcie kontakt. Nie używajcie tego kanału, chyba że znajdziecie cele. Nie tyle co tą misję, a drugą jakby część tej misji. O, ciekawe, bo po tej ścianie można tak pójść. Dobra, no tam są jeszcze jakieś... Tam się zrespiłem. Za symbol. Znalazłem skrytkę w sektorze 12. Na złom. To upamiętnienie. Ku czci tych, którzy oddali życie. Za ruch oporu byli tutaj. Wiem, to nie misja. Spokojnie, Hulk, nie denerwuj się. Nie ma po co. A, wiedziałem, że tu musi być jakaś skrzynka. No, opcji innej nie było, nie? To, o czym myślę? Tak, to Hulk idzie. Dobra, tam jest quest. Kurde. Myślałem, że doskoczy do tego. Moment, gdzie mnie zrespiło? A, po drugiej stronie. Ty, a tu nic nie ma. Ha? Myślałem, że tu muszę przeskoczyć, bo coś tu będzie. A tu surprise, nic nie ma. Czekajcie, bo... No tam coś jest. Stąd przyszedłem, nie? Ty, no nic tu nie ma. Aż jestem zdziwiony, nie? O! Jarvis? Tak, panno Khan. Czy mi się wydaje, czy Hulk nie jest dzisiaj zielonym sobą? Wygląda na to, że doktor Banner bardzo przeżył śmierć naszego ukochanego kapitana, panno Khan. Z jego dzienników wynika, że wrócił na Chimerę, żeby zbadać wydarzenia z dnia A. Zamiast tego kolejne porażki wywoływały u niego coraz większą frustrację. A, no tak. Bruce czuje się winny. Wszyscy czują się winni, panno Khan. No okej. Okay. Dobra, tutaj coś mamy też. Tylko jest to nie do zdobycia tędy. Okej. Okay. Więc trzeba iść w kierunku questa. Okej. Gorsze jest to, że idąc z górą, nie wiem, czy nie pomijam czegoś na dole. Ale chyba nie.
przejść na skrzydło! Moje pęcherze! Zamierza! Ty Halka, zacznij coś robić? No, to leżą. What the fuck? Okej. Dobra, tam mam iść do questa, tam jest jeszcze skrzynia. I tam coś jest. Dobra. Czyli tutaj musi być wejście do tego miejsca, co tam wcześniej próbowaliśmy dojść, ale nie doszliśmy. Okej. Niedaleko was jest skrzynia ze specjalnymi zasobami. Dlatego też tutaj wejdę. Okej. W ogóle jakiś paczek był dzisiaj, albo wczoraj, już w sumie nie pamiętam. Chyba dzisiaj. Właśnie do Marvel's Avengers. Więc może coś poprawili. Ja bym się na pewno nie obraził. Chociaż ta gra nie chodzi tak jakoś za bardzo źle, nie? W przeciwieństwie na przykład do Horizon, to... Można powiedzieć, że ta gra chodzi idealnie wręcz. A co najważniejsze, nie kraszuje. Bo to, że jakaś gra w dzisiejszych czasach jest niedopracowana, to... Człowiek już się przyzwyczaił. Czy wiadomo, wyjdzie Cyberpunk to... Dobra, tylko tak doskoczę? Okej. Tu skrzyneczkę widziałem wcześniej. Nie. No, come on, Kamala. No, what the fuck? Dobra, tam coś jest, tam jest questa dalej. Przed wami jeszcze więcej sprzętu AIM. Oby takiego, jakiego szukamy. Dobra, w takim razie co jest tutaj? Bo tu musi być w takim razie coś jeszcze. O matko. Sorry za to kichnięcie. Okej. To mamy sprawdzone.
A jaki to ma sens? Nie ma to sensu. Okej. No dobra, tu sprawdźmy. Nic. Tu w okolicy mamy. Jest skrzynia z wyposażeniem. I gitarka. O, przepraszam. Nie tak. Rdzeni tu brak. Więc szukajmy dalej. O kurwa. Kabum. Ale finisher mu zapodałem na ryj. No może wejdę po tą skrzynię na górę. W końcu. Zobaczmy sobie nasze wyposażenie, załóżmy lepsze oczywiście. To rozmontujmy. W sumie nie ma to różnicy. Za dłużej. Wow, tu ile mam? To na razie zostawię. Okej. Kurde, jaki widok. Ja pierdzielę. Pokcząp. Tu będzie zadyma, nie? Coś czuję. Szlak! Rdzeń spłonął! Próbują zniszczyć ich jak najwięcej! Więc musimy się spieszyć. Aktualizuję twój HUD o kolejne położenie rdzenia. Na pewno spłonął? Sprawdźmy. Widać cele. To są chyba niedobitki z ruchu oporu. Zaraz! Tam jest Hulk! Tacy cholerni Avengersi! Potrzebujemy wsparcia! Nie podobają mi się te typy. To nie są zwyczajne puszki, ej. Panno Khan, możliwe, że są częścią grupy zwącej się Cerberami. Radykalnej, antybohaterskiej organizacji. Świetnie! Wygląda na to, że teraz pracują dla AIM. A to Hulk. Że tak powiem, Hulk się nie pierdoli w tańcu, nie? Telefon włączony.
cię! Będzie mi tu latał. Martwię się, że nie zlutowałem góry przed podejściem do tego. Zebraliśmy wszystko, co udało się znaleźć na pustyni. Ale to nie wystarczy. Jestem sama? Co? Gdzie są inni Inhumans? Dlaczego nie walczą o swoje? Chyba nie. Widziałam symbole ruchu oporu, słyszałam o rebelii, a mimo to nic się nie dzieje? W ogóle nie czuję się chora. Nigdy w życiu nie miałam więcej sił. A jeśli się mylę? Wiem, jakie to uczucie. Te moce są częścią nas. I wydaje mi się, że najlepiej je zwyczajnie zaakceptować. Albo coś w tym guście. Mój ojciec mówił mi to samo. Ha, widać, że to by strzacha. Zgadza się. Trzeba wracać na Chimerę. Okej. Nie ruszać się! No weź, stary. Dziecko i jakiś dziad. Jakiś dziad? Dobra. Doktor Pim was przyjmie. Kto? Hank Pim? Niesamowite. Hank? Bruce? Co ty tutaj robisz? Miałem zapytać o to samo. O rany, dobrze cię widzieć. Ciebie tak też. A, Kamalo, to jest doktor Pim. Ant-Man? To bardzo stare czasy. Za mną. Okej, więc to jest ta poszukiwana sygnatura cieplna. Udało nam się zebrać broń, roboty, technologię AIM, aby wzmocnić nasze systemy obronne. Możecie pożyczyć nam kilka tych rdzeni? Mamy helikarier, któremu przyda się trochę czułości. Na pewno coś się na to poradzi. Ślicznie panu dziękuję. Co to za miejsce? Nazywamy je Mrowiskiem. Uuu. To nie mój pomysł. Nazwę wymyśliła nasza hakerka, Pancereczka. Ale odlot. Czyli oni wszyscy... To Inhumans, tak. Wielu z nich było więzionych w ośrodku AIM. Czyli chyba walczą o swoje. Rozgośćcie się. Mamy dużo do nadrobienia. To miejsce jest lepsze niż sobie wyobrażałam. Okej. Zacznijmy od tego miejsca. Wydaje mi się, że powinny gdzieś tu być rdzenie inicjatora. Zostawię to Bruce'owi.
Żeśmy się tutaj pojawili, okej. Cześć, koleżanko Banera. Masz chwilę? Ty jesteś tym gościem od portali. Zgadza się. Tio, gość od portali. Do usług. Jestem Kamala. Masz zarąbiste moce. Dzięki, ale lepiej pomów z Sarą. Jest tam dalej, przy wielkim ekranie i bardzo chcę cię poznać. Mnie? Spoko. Witaj w Mrowisku. To nasz domek dla odmieńców. Okej. Okay. Żeby po prostu odejść, wrócić do dawnego życia. Myślę o tym. Dlaczego nie? Gościu, a zejdziesz z tej skrzyni, bo chciałbym ją przeszukać? Ej, przydałaby mi się twoja pomoc. To ty jesteś koleżanką Pima łażącą po pustyni. Ej, przysłało cię tu, żebyś nas szpiegowała? Co? Nie. Żartuję. Mam kamery w kilku niedziałających mechach, które mijałaś na pustyni. Fajnie się oglądało, jak spuszczasz łomot Cerberom. Dzięki. Jestem Sara Garza, a plotki o tobie są już niesamowite. Ale to dobre plotki. Jasne, że tak. Chcemy cię w naszej drużynie. Jeśli kiedyś będziesz miała trochę czasu, to chętnie dam ci coś do roboty. Dobra, oto czego potrzebuję. Poważnie? Nie ma lepszych od ciebie. Daj mi biorę wszystko. Okay? Dzięki. Zajrzysz do tej skrzyni za tobą? Właśnie dotarła nowiutka dostawa, a ja jeszcze nie miałam czasu jej obejrzeć. Jasna sprawa. Czy biorę wszystko, ale i tak robię kampanię, nie? Nie wiem, co to jest, ale Sara na pewno się z tego ucieszy. Masz chwilę? Wielkie dzięki. Nie ma sprawy. Cieszę się, że mogłam pomóc. Zdradzić ci tajemnicę? Wszystkie roboty tutaj to oczko w głowie Pima. Mamy pierwszego, model pierwszy. Siedzi w składzie sprzętu koło schodów. Dosłownie. Trudno go przeoczyć. Nic z tego. Kup sprzęt od Roya, okej. Okay. Royo! Siema. Czy mogę jakoś pomóc? Witam pierwszego klienta. Czym mogę służyć? Przepraszam, gapię się. Przepraszam. Nie mam uczuć względem ukierunkowania twojego wzroku. Każdy ślad mojej przeszłości został usunięty ze względów bezpieczeństwa. O, to... przykre. Moje oprogramowanie uznało, że przywiązanie do takich zbytecznych elementów osłabia wydajność. Czerpię radość tylko z dwustronnych transakcji. Czyli im więcej kupię, tym bardziej się ucieszysz? Zgadza się. Moje oprogramowanie czyni mnie sługą twoich pragnień. Sprzedawcy wyposażenia. Sprzedawcy wyposażenia można znaleźć na każdym z posterunków. Oferują elementy wyposażenia, jak również moduły ulepszeń. Ich asortyment często się zmienia, więc sprawdzaj na bieżąco, co trafiło, oferują na sprzedaż. I co ja miałem kupić? A, wolna wola. Zazdroszczę ci. Psst, tylko nie panikuj, ale doktor Maticzo chce cię widzieć w swoim biurze. Co? Doktor Madicho, to ja! Zajrzyj do laboratorium, to dam ci trochę fajnych rzeczy. Okej, okay. A z tym mogę pogadać w ogóle jeszcze. Byłeś w San Francisco w dniu, a? Bingo! Byłem tam z siostrą. Masz siostrę? Gdzie ona jest? Włóczy się gdzieś w pobliżu. Rozpoznasz ją, gdy ją zauważysz. Dobra, co jest tam? Ta, co laska sobie książkę czyta tak na odległość. To boli. Boli, cholernie boli. Czołem, witamy w Mrowisku. Jestem Cerise, siostra bliźniaczka Tio. Mam takie same moce jak mój brat. Portalowe bliźniaki do usług. Pokczom. Na nic, jeśli nie mogę robić tego na odległość. Tu mamy Firemana. Czajcie, nie? Iron Man, Fireman. Hehe.
ty i Kamala? Nie. Tony wrócił na Chimerę. Znowu się do siebie odzywacie? Ciekawe. Znowu zablokowałeś się? Tak. Było źle, Hank. Tym razem trwało to ponad rok. Fascynujące. Ale tak, to przykre. Młoda mnie z tego wyciągnęła. Jestem jej dłużnikiem. O. Gdyby Pim pozwolił nam rzucić okiem na swoje badania. Rany. Zdaje się, że badają cząstki Pima. Oby wkrótce udało im się to uruchomić. Złota. Uwielbiam. Siemanko. Wow, no proszę, co za klimat. Jestem Maddie, tutejszy geniusz od biologii. Nie mów Pimowi, że to powiedziałam, ani Bannerowi. Nie wydam cię. Ty wezwałaś mnie do swojego biura? Tak. Nie jestem Inhuman, ale jestem dostawczynią prezentów, sprzętu i gadżetów. Jeśli potrzebujesz czegoś, dzięki czemu staniesz się szybsza, silniejsza albo bardziej rozciągliwa, to wal do mnie. I co z tego masz? Jestem mądrzejsza od reszty. Przynieś odpowiednie materiały, a zrobię ci sprzęt, na widok którego AIM zacznie łkać. Mam już parę prototypów. Rzuć okiem. Uwielbiam cię! To było dobre. Nie, no nie ma sensu nic kupować. Jestem zachwycona. Może nawet się ślinie. Mogę ci jakoś z tym pomóc? Nie w tej chwili, ale możesz pomóc Pimkowi z małą zagwozdką. Idź do stołu strategicznego. Wszystkiego się dowiesz. No to idę do stołu strategicznego. Głowa do góry, klata do przodu. Następna klasyczna wyprawa. Następna jest wyprawa bohatera. Co potrafię. Jak myślisz, Jarvis? Myślę, że może pani osiągnąć wszystko, co pani zechce, panno Khan. Następna jest wyprawa bohatera klasyczna MS Marvel. Wybierz dowolną misję, żeby wykonać globalne cele misji. Widoczne w celu misji. Za odbycie wyprawy bohatera otrzymasz je się unikatowe wyposażenie i klasyczny strój MS Marvel. Czyli tam mamy iść chyba, nie? Ale zrobimy to sobie już w następnym odcinku. Na dzisiaj to tyle, dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek, zapraszam na streamy i oczywiście do linków w opisie. Trzymajcie się i do jutra. Cześć! Let's try this again.